Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych omówię z finansów zagadnienie wartości przyszłej rent jako stałych płatności co do wysokości i częstotliwości. Na ekranie umieściłam treść przykładowego zadania, które postaram się omówić. Aby zebrać dodatkowy kapitał na czas emerytury, pewien pan Kowalski chce odkładać cyklicznie, a więc dokładniej na koniec każdego tygodnia, po 1000 zł na lokatę bankową, oprocentowaną po podatku dochodowym 6% w skali roku przez okres 20 lat swojej pracy zawodowej. Jakie pieniądze zostaną wypłacone po zakończeniu okresu składkowego? Zakładamy kapitalizację tygodniową. A więc w treści zadania będzie nam chodziło o to, żeby ustalić, jaka jest wartość przyszła z rent. Czyli my ciągle, cyklicznie odkładamy stałe pieniądze i pytamy, ile będziemy mieć na końcu okresu, który nas interesuje. Jest to tutaj okres 20 lat. Zaczynamy od tego, analizy zadania, że mamy do czynienia z kapitalizacją tygodniową. W przypadku, gdy kapitalizacja jest częstsza niż co roku, czyli to naliczenie odsetek jest częstsze niż raz w roku, stopę procentową trzeba dostosować do częstotliwości kapitalizacji. A więc jeżeli kapitalizacja jest tygodniowa, to stopę procentową, która jest roczna, należy podzielić przez 52, żeby ona była również tygodniowa. Tym, co musimy ustalić, będzie wartość przyszła z tych wszystkich rent, tylko co jest ważne, płatnych na koniec każdego tygodnia, czyli płatnych z dołu. Robi to jednak nam dużą różnicę, taki szczegół. Jak wiemy z treści zadania, renta, czyli ta stała płatność, będzie wnoszona co okres w wysokości 1000 zł. Będziemy wpłacać pieniądze przez 20 lat, ale musimy to dostosować do liczby kapitalizacji czy częstotliwości naliczania odsetek. I 20 lat to jest okres razy 52 tygodnie w każdym roku, czyli aż 1040 tygodni. Gdy wiemy, że oprocentowanie roczne to 6% w skali roku, zostaje nam tylko znalezienie odpowiedniego wzoru, mamy go wypisany. Widzimy, że po lewej stronie jest wartość przyszła z rent, czyli FVA, a po prawej wiadomo, ile wynosi renta, stopa procentowa już zamieniona na tygodniową i kapitalizacja, czyli liczba tych naliczeń odsetek. Gdy odpowiednio podstawimy do wzoru zarówno tą rentę, jak i stopę procentową, ale przeliczoną przez 52, czyli już przeliczoną na tygodniową i liczbę kapitalizacji, czyli liczbę tygodni w okresie 20 lat, otrzymamy wynik. Ten wynik, który mi wyszedł, powinien Wam również wyjść w pobliżu, w podobnym wyniku. Kwestia dokładności liczenia, prawdopodobnie na kalkulatorze. I na koniec pozostaje nam już tylko napisanie kilku słów interpretacji. Pamiętajcie, że interpretacja w przedmiotach ekonomicznych przy zadaniach ilościowych jest niezbędna. Bez niej zadanie może być w ogóle niesprawdzane. Moja przykładowa interpretacja brzmi: po 20 latach zebrany dodatkowy kapitał wyniesie 2 miliony złotych, 8778 zł i 20 groszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom
dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.